Gościem redakcji tygodnika poradnika rolniczego jest po raz kolejny minister Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie RP. Krótkie pytanie. Ustawa, która likwidowała biopaliwa, wprowadzała tak zwaną opłatę zastępczą, którą było łatwo ominąć. Co się dzieje z tą ustawą, z projektem ustawy? Dotknął pan bardzo trudnego tematu, mianowicie projektu ustawy, rządowego projektu ustawy, która bardzo mocno ograniczyłaby w Polsce stosowanie biopaliw, a przypomnę, że jest to dział bardzo mocno rozwinięty, w szczególności olej rzepakowy przeznaczany jako ester wyższych kwasów tłuszczowych, jako dolew do oleju napędowego. To jest polska specjalność. Znaczna część, która nie jest potrzebna do celów konsumpcyjnych, jest przeznaczana na biopaliwa, czyli również na realizację potrzeb społecznych, tego, czego ludzie oczekują, czyli paliw. I nagle się okazuje, że rząd proponuje ustawę, która w sposób radykalny zmienia zużycie oleju rzepakowego. Mniej więcej o 1/3 w Polsce trzeba by zlikwidować uprawy rzepaku. To jest coś niewyobrażalnie złego. Udało to się zablokować. Ja chcę podziękować i przedstawicielom branży rzepakowej, organizacjom rolniczym. Izby rolnicze również tutaj mocno odegrały istotną rolę. Również moim koleżankom i kolegom posłom, którzy nie godzili się na kolejną głupotę, która miała bardzo mocno dotknąć polskie rolnictwo. Ta ustawa została wyrzucona do kosza i to jest dobra wiadomość. Do kosza, ale czy do zamrażarki? Nie, ona myślę, że nie będzie już więcej procedowana. Ale panie redaktorze, i przepraszam za taką dość smutną refleksję. Czy my mamy naprawiać błędy, rozwiązywać problemy, które sami wywołujemy, tak jak było za komuny, że ciężko walczyła z problemami, które sama wymyśliła? Komu przyszło do głowy wprowadzanie rozwiązań tak szkodliwych dla polskiego rolnictwa? Ja przypomnę, jeżeli ktoś nie wie, bo nie tylko rolnicy nas słuchają, rzepak jest znakomitą, cudowną rośliną. To jest roślina, która daje dobre plony. Polscy rolnicy opanowali technologię. To są rośliny hodowlanie bardzo poprawione. Ten olej jest jednym z najlepszych olejów, jakie możemy na rynku spotkać. Plus znakomita pasza białkowa, która może pozwolić nam na redukowanie importu modyfikowanej genetycznie soi z Ameryki, która jest podstawą sektora paszowego produkcji pasz w Polsce. Właśnie śrutą rzepakową w znacznej mierze możemy to zastąpić. I jeszcze kolejny argument, jeżeli jeszcze komuś tego mało, że jest to roślina dochodowa, to jest znakomita roślina, która przerywa ciąg zbożowy w gospodarstwach. W płodozmianie, szczególnie na glebach mocniejszych, lepszych, rzepak jest absolutnie niezbędny. Absolutnie niezbędny. I to jest wpisywanie się również w tą politykę Unii Europejskiej, czyli poprawianie struktury gleby, zwiększania jej żyzności. To rzepak taką rolę odgrywa. Więc wszystkie argumenty przemawiają za rzepakiem. I nagle się okazuje, że na skutek działalności, jak sądzę, koncernów paliwowych, chce się to redukować. Jest to też korzystne dla lobby sojowego. Ja uważam, że zresztą tak było zawsze, od kiedy biopaliwa w ogóle w Europie się pojawiły. Firmy paliwowe nigdy się do biopaliw nie paliły, bo to jest pewna trudność, mieszanie, blendowanie. Najlepiej to jest kupić za granicą ropę naftową, w rafinerii rafinować. Prosty olej napędowy. Lepsza ruska ropa niż tak. Polski rzepak. Natomiast po to wprowadzono biopaliwa i one się rozwijają na całym świecie, że możemy przeznaczać to, co nie nadaje się na żywność, czego w danej chwili rolnicy produkują więcej niż potrzeby żywnościowe, które są oczywiście najważniejsze. Ale w przypadku na przykład produkcji spirytusu, który dolewamy później do benzyn, to można również i te produkty, które ulegają zepsuciu, które to gorzelnie mogą to również przerobić, dając wartościowy produkt. Jednocześnie to jest, szczególnie w tym momencie kryzysu, zachwiania rynków globalnych, podkreślić wyjątkowo mocno, to jest nasz produkt, wytworzony w Polsce, dający
dochód rolnikom z polskich pól. Nie musimy importować z Rosji, czy z Kataru, czy Bóg wie tam skąd jeszcze tej ropy, bo mamy... Dający olej też. Tak. To jest coś niezrozumiałego, ale to pokazuje i dlatego ja takie larum również podniosłem. I organizacje rolnicze mnie w tym wsparły i tak jak mówię, również i posłowie. Panie ministrze, przecież to pan ostro wyraził się pierwszy o tym. Pan skomentował. Wszyscy poszli pana tropem, bo oczywiście, bo pan mówi w sposób ostry i dosadny. Jestem absolutnie przekonany, że tak należało czynić, natomiast jest głębsza refleksja. Moim zdaniem pan politycznie ryzykuje, nawet swojej partii. Dobrze, widocznie taka moja przypadłość. Tam, gdzie jest coś głupiego, to trzeba to z tym walczyć. Ja używam czasami takiego określenia, przepraszam, nie chcę tutaj się wymądrzać, ale jest takie powiedzenie... Amicus Plato, sed veritas amica magis. Platon przyjacielem, ale prawda przyjaciółką większą. To była wypowiedź Sokratesa. I tam, gdzie coś złego się dzieje, trzeba interweniować, nawet jeżeli się ponosi skutki polityczne, takie jak choćby przypiące dla zwierząt ja poniosłem. Dla mnie większym problemem niż zablokowanie tej ustawy, i tu decyzję podjął prezes Kaczyński, jestem mu za to wdzięczny, ponieważ, ale czy to musi trafiać już po całej obróbce dopiero do jakiejś ostatecznej decyzji. Ktoś przespał czy nie dopatrzył tej sprawy. Tego typu projekt ustawy trafia do poszczególnych resortów, czyli trafił również do Ministerstwa Rolnictwa i może tym się nie zajmował bezpośrednio główny minister, to ma inne rzeczy na głowie i z innymi sprawami walczy, ale jest jakiś wiceminister, który za to odpowiada i powinien mieć wiedzę, że tego typu rozwiązania są szkodliwe dla polskiego rolnictwa. Nie ma koordynacji między resortami. Uważałem... Ale może tych wiceministrów jest jeszcze za mało, bo jest 7, zdaje się. Sześciu. Sześciu. Sześciu, tak. Za pana czasów ile było? 3. Nie starczyło. Jak to mówią na wschodzie i chwasit. Natomiast problem polega również na tym, że nie ma koordynacji między resortami tych elementów, które dotykają rolnictwa. Jestem przekonany, że taką rolę powinien pełnić wicepremier. Pierwszy raz od wielu lat minister rolnictwa jest w randze wicepremiera. Mnie to nie było dane, więc możliwość koordynacji innych resortów jest znacznie większa. Takich przykładów, nie tylko ten babol, przepraszam za wyrażenie, z ustawą o biopaliwach, ale na przykład podjęcie decyzji o wstrzymaniu produkcji nawozów uzasadnione względami ekonomicznymi w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Na tym etapie nawozów na jesień jest wystarczająco i pewnie można by wstrzymać na jakiś czas produkcję. No tak, ale czy nikt nie wiedział, jakie to przyniesie skutki dla produkcji dwutlenku węgla, który jest równie ważnym produktem pochodzącym jako produkt uboczny przy produkcji nawozów azotowych, że bez tego dwutlenku węgla, czy w postaci ciekłej, czy w postaci tak zwanego suchego lodu, to za chwilę wstrzymamy przetwórstwo rolno-spożywcze w Polsce. Nie będzie możliwości dowiezienia do sklepów wyrobów mleczarskich, wyrobów mięsnych. Czy ktoś nad tym myślał? Czy tylko i wyłącznie, no to wstrzymamy na chwilę te nawozy, no bo to się tam nie opłaca. To pokazuje, jak rolnictwo i produkcja żywności, jak silnie jest powiązana w poszczególnych obszarach działalności gospodarczej. To jest system naczyń połączonych. Trochę tu się coś popsuje, to nagle się okazuje, że gdzie indziej to odczuwamy. Powiem taką anegdotę, że duża część opinii publicznej wzburzyła się, dopiero zrozumiała, że bezpieczeństwo żywnościowe to oznacza, że nie będzie piwa. No bo produkcja piwa była zagrożona. No. Tak na marginesie, panie redaktorze, drogi Krzysztofie, znamy się długie lata. Czy ktoś kiedyś słyszał o piwie, do którego się dodaje dwutlenek węgla? To pokazuje, jakie byle co w tej chwili jest nazywane piwem. Dwutlenek węgla powstaje przy produkcji alkoholu. Kiedy drożdże przerabiają cukier na alkohol, powstaje dwutlenek węgla. Ale dodaje się dwutlenek. Pamiętamy, jak ktoś robił wino owocowe, jak tam w rurce bąblowało, bo dwutlenek węgla się wydostawał. I piwa miały dwutlenek węgla pochodzący z przerobu cukru na alkohol. Teraz robi się jakąś, przepraszam za wyrażenie, berbeluchę, jakieś paskudztwo, do którego dolewa się spirytus, żeby był alkohol. Często bardzo dużo, bo piwa polskie są jedne z najmocniejszych w Europie. I pompuje się dwutlenek węgla, żeby się pieniło. Ale to nie wszystkie. Bo nie ja jestem wielkim zwolennikiem, chociaż pewnie
Najwięcej piwa piłem w młodości, tak jak każdy z nas. Lubię piwo, szczególnie jak jest gorąco, ale jestem wielkim zwolennikiem piw kraftowych, z tych małych browarów, tych rzemieślniczych, które są elementem pewnej tradycji regionalnej. Natomiast 85% rynku piwa w Polsce opanowały trzy zachodnie koncerny, które często robią produkty, które moim zdaniem nie powinny nazywać się piwem, ale to już pewnie tego nie rozwiążemy. Rozmawialiśmy jakiś czas temu, że zabroniono panu powołania Narodowego Holdingu Spożywczego w tej koncepcji, której pan wymyślił po prostu, no, która była najbardziej doskonała, bo teraz moim zdaniem no to zostało, co zostało, ale no, nie do tego zmierzam. Ten temat mówiliśmy. Mówił pan o nadbrzeżu zbożowym w porcie w Gdyni. Ten pomysł mógł być zrealizowany jeszcze za pana kadencji. Holding, czyli to, co się nazywa w tej chwili Krajową Grupą Spożywczą, mógł powstać kilka lat temu. Rzeczywiście, kiedy podjąłem próby, tam był zespół analityków, opracowana koncepcja, był jednoznaczny nie ruszać tego, nie dotykać. Dlaczego? Przecież mamy często sytuacje na rynku, gdzie sami rolnicy są bezradni. Produkcja rolnicza nie jest stabilna rok do roku. To jest naturalne. Są warunki klimatyczne, przymrozki na przykład, w sadach czasami różnego rodzaju anomalie. Ta produkcja jest czasami większa, czasami mniejsza. I co? I jeżeli urośnie trochę więcej, to mamy się z tego powodu martwić? Mówić o klęsce urodzaju? Przecież to jest grzech, to jest coś głupiego. Kiedy my mówimy, narzekamy, że urosło. Tylko, że jeżeli tego trochę jest więcej, to ci na rynku, którzy dominują, bo to nie rolnicy, producenci rządzą rynkiem, rządzą pośrednicy i sieci handlowe. Doszedłem do wniosku, a takie przykłady również na świecie możemy obserwować, że firmy państwowe połączone w większą grupę kapitałową mogą w części na tym rynku regulować. To nie jest powrót do komunizmu. Jestem pierwszym przeciwnikiem. Nie. Panie ministrze, skoro jest Orlen, jest spółką Skarbu Państwa i działa na rynku paliw, jest potężną firmą, to dlaczego firma, która by miała 15% obrotów Orlenu, spożywcza, nie mogłaby powstać i oczywiście wraz z sklepami detalicznymi? Ona nawet byłaby mniejsza niż Orlen, ale taki właśnie spożywczy Orlen, państwowy, z resztek tego, co jeszcze zostało w Skarbie Państwa, bo to ta rabunkowa prywatyzacja okresu Balcerowicza doprowadziła do tego, że wszystko, co było wartościowe, czy prawie wszystko, sprzedaliśmy za bezcen firmom zachodnim. Ale jeszcze tam trochę zostało, przede wszystkim spółka cukrowa z takim wysiłkiem uratowana. Parę firm jeszcze tam było. Wymyśliłem, że w takim razie zbudujmy tę grupę spożywczą, ten holding, która będzie w poszczególnych obszarach. To nie mnie decydować, w których rynkach, bo to zawsze musi rachunek ekonomiczny też być brany pod uwagę i możliwość skutecznego reagowania na rynku. Ale na pewno rynek zbóż, podstawowy rynek, musi być w jakiś sposób również przez państwo trzymany w pewnych ryzach. To są również owoce, w szczególności owoce miękkie, ale również jabłka w Polsce. Przecież Notabene, jak ceny energii będą takie, no to przechowalnie jabłek zbankrutują przecież. Rok zanosi się znowu bardzo urodzajny, jeżeli chodzi o jabłka. Czyli będzie powtórzenie, szczęśliwie, mówię to przez łzy, nie, już będę za to ponosił odpowiedzialność, powtarza się rok 2018, kiedy rolnikom zaoferowano ceny 10 groszy za kilogram jabłek przemysłowych. No, szantaż, to jest jakieś bandyctwo rynkowe. Niemiecka firma, która potem mnie do sądu podała... Jak ten proces? Firma wycofała się ze wszystkiego, godząc się na pokrycie kosztów procesu i już się więcej mnie czepiać nie zamierzają. Bo przedstawiłem również takich świadków, którzy by jednoznacznie stwierdzili, że moje określenia o dominującej pozycji tej niemieckiej firmy na rynku, o trzymaniu sadowników za gardło, wszystko było oparte na faktach. Powtórzy się w tym roku ta sama sytuacja. Sadownicy zostaną rzuceni na kolana i to się odbędzie za kilka tygodni. Ale jeszcze wróćmy, nie będzie możliwości przechowywania jabłek, będzie nieopłacalne. Dochodzą do tego jeszcze koszty i przetwórstwa, i przechowywania. To jest oczywiste. Dobrze, że pan to dopowiedział. Natomiast ta grupa spożywcza byłaby, tak jak tak zakładałem, w poszczególnych rynkach niewielkim udziałowcem rynku. Ale jeżeli masz kilka procent rynku, to już możesz tym rynkiem troszeczkę... Ale mająca sieci detaliczne też. Planowaliśmy również utworzyć polską sieć sklepów spożywczych, a przynajmniej hurtowni spożywczych, która byłaby elementem tego narodowego holdingu.
To było przeciągane. Teraz ten holding powstał, w sensie prawnym on już istnieje. Ja jakiejś determinacji nie widzę, jak na razie to są tylko zmiany kadrowe. Natomiast jednym z elementów rynku, czy jednym z rynków, na którym trzeba również trzymać rękę państwa, żeby również pilnować interesów rolników, bo ta grupa spożywcza, ten holding, miał zawsze stać na straży interesów rolników.